Halo? Trzynasta dziewiętnaście. Nie ma nic. Ktoś to do mnie wydzwania chyba. Z jakichś gazet czy skądś. Ania, to ty? No bo jakoś dziwnie cię słyszałem, jakby tak za drzewami czy coś. Jakby co? Ty pracujesz w ogóle? Nie, jestem na plaży na Majorce. No wiadomo, że tak nie. Nie, bo ja nie wiem, po prostu umawialiśmy się, że ogłoszenie będzie. Czekałem na ciebie z kasą, nie przyjechałaś, potem dajcie No coś spokój w ogóle. powiedziałeś, a co mi powie, a przypomnę ci, co rozmawialiśmy, że jak będziesz jechał do Piły, to dasz mi znać. A pamiętasz, co tobie napisałem, że jak dzisiaj tego nie załatwimy, to jutro będzie za późno. U I mnie po naprawdę był czas dobrze. podzielony, byłem w I po telewizji. twoim halo, i po twoim SMS-ie rozmawialiśmy, że będziesz jechał do Piły, to dasz znać, jak będziesz w autu. No dobra, okej, ale tak czy No. inaczej, tak czy inaczej, czarny PR mi chcecie zrobić i to jest pewne, nie? Zgadza się? Nic Słuchaj. nie chcemy ci jakiegoś Chcę. czarnego tego robić, pilaru. Słuchaj, dzwonił do mnie z tego. Z gazety, która z wami niby konkuruje, nie? No. No to jaka to jest gazeta, jak oni się nazywają? Ekstra voucher. No, Ekstra Wałcz, chyba z wami chce konkurować. I on, już taki dziennikarz, mówi, że on jest rzetelny. On jest rzetelny. Ale pan nie ma szans, bo pan 10 lat temu miał najgorszy wynik. Od razu taki tekst. A mówię, wie pan, jak pan chce porównywać 10 lat, co było 10 lat temu, jak był tu Derek i cały Wałcz był upartyjniony, to niech pan sobie porównuje, no nie, no jest teraz 10 lat do przodu, jest to walka o tuczno, o małe tuczno. Są ludzie normalni, nie tak jak w Wałczu, nienormalni, bo wszystko jest upolitycznione. A co tam pan gada? Za tamtym stoi Suski, za tym stoi Hara, za tamtym stoi całe pisiolstwo i pan chce coś w ogóle osiągnąć? Taki tekst, nie? A potem jeszcze wiesz co powiedział? To Nie. proszę mi deklarować, jaki pan ma program wyborczy. Ja mówię, czy pan jest, O. proszę pana, przepraszam bardzo, jestem pełnomocnikiem i do spraw finansowych. I do spraw mojego komitetu, i ja naprawdę nie mam zamiaru panu teraz mówić, co ja mam w programie. No to jak pan chce ludzi przekonać, nie? Mówię, proszę pana, przede wszystkim to, że jestem zarejestrowany, to ja nie muszę panu zaraz deklarować mojego programu. Być może jestem z panem Tomkiem umówiony, być może mam plan, że dopiero 27 podam, bo taki jest kalendarz, do 27 są. Jest to czas, jak się złoży 150 podpisów i wówczas Komisja Miejska ogłosi, że taki kandydat już zebrał i wtedy może działać dalej, tak? Czyli w prasie działać, że może się spotykać z telewizją, znaczy teraz też może, bo ma komitet, ale ja to chcę zrobić już oficjalnie, jak już nikt mi tej możliwości z wyborczej jak gdyby nie zabierze, bo 16 maja są wybory, tak? Ale proszę pana, ale ja piszę artykuł, nie? Mówię, no co z tego, że pan pisze artykuł? Ja dopiero podam mój program wyborczy po 27. Czy pan to zrozumiał? No i on w ogóle cały czas taki obsceniczny, że ja nie mam szans. No to znaczy, że ja mówię, proszę pana, jak pan chce mi robić czarny PR tak jak 5 lat temu, jak 10 lat temu, to idźcie do partii politycznej, bo oni płacą najwięcej pieniędzy. Także Ania, ty też musisz iść do partii politycznej, bo oni ci największe pieniądze wyłożą i wtedy zarobisz, tak? No. No dobra, ja teraz No, już pomyślałaś o tym, że musisz do nich zadzwonić. Zgadza się? Widzisz, ja ci podaję tylko pomysł. Oni płacą najwięcej pieniędzy i widzisz, to jest to, że Orlikowski miał napisać o mnie artykuł, nie dzwoni, to znaczy, że po prostu mają mnie, wiesz gdzie, nie? No, nie w dudzie, tylko trochę inaczej.
Taka jest prawda. Jakby zależało redaktorowi Chruścickiemu, że zrobi mi artykuł, powiedział mi, ile to kosztuje. Orlikowski No napisał, przecież ci powiedział ile. no, Przecież rozmawiał z powiedział mi, tobą. ile to kosztuje. Czy napisał o mnie artykuł? Czy kontaktował się ponownie? No, nie kontaktował się ponownie. My z sobą rozmawiamy, bo ja ci dam ogłoszenie drobne, czy takie, czy mniejsze. Jest, okej, poszło. Ale on jako dziennikarz ma mnie gdzieś. I co o mnie napisze? Podobnie napisze jak z tego, z Ekstrawałcza, bo oni dostaną z PiS-u najwięcej i z PO. I oni im robią wybory, ale nie mi. Ja jestem bezpartyjny. A bezpartyjny to zdaniem dziennikarzy znaczy nic. Zdaniem ludzi znaczy teraz coś. Ale zdaniem dziennikarzy to jest nic. Bo oni nie mają siana. Oni nie płacą. Oni chcą tylko zaistnieć. Ale partia polityczna ma z moich podatków i wtedy oni są pierwsi. Także wiesz, Ania, sama dobrze wiesz, że tak jest, no. Pracujesz nie w telewizji, a pracujesz w gazecie i sama dobrze wiesz, że kto do ciebie przychodził i do Małgosi. Najwięcej mieliście kiedyś ze starostwa, tak? No bo Platforma, tak? Im słodziła i ty słodziłaś i ten komputerowiec, co siedział i jeszcze Natalia Gosi córka. Wszyscy do niego słodcy, ale jak Artur Głowacki coś powiedział, dobra Artur, idź, bo ja nie mam czasu, bo on był najważniejszy. No kto on? Ten żandarm, nie? Pamiętasz tego grubasa wysokiego, tak? Puste dno. Pracował w starostwie, to lizał staroście dupę, tak? Bo miał od niego kasę. Jak stamtąd wyszedł, to jedzie z Wankiewiczem równo. Zobacz, jaki to jest typ. To jest żandarm, nie? Wiesz, o kim mówię. No. Wiesz o kim? No No jak nie? Na W. No Roman, no. No Roman, tak? Na W. No. Były żandarm wojskowy, no. Totalna po prostu bestia. Nawet jak były jakieś tam, starosta zorganizował jakieś występy w ramach tego, że w ogóle wybory były. To oczywiście cała sala pełna Platforma, bo zaprosiła Platforma. O, tu podziękowanie, bla, bla, bla. Jak ja wszedłem na dół gdzieś tam, bo było jedno wolne miejsce, to nie pozwolili mi usiąść, bo niech pan pójdzie tam na balkon. Poszedłem na balkon, a w holu stała właśnie ta bestia z żandarmerii. Chodzi mi o Romana Wiśniewskiego. Podszedł do mnie bezczelny i odpychał mnie brzuchem. Co ty tutaj chcesz? Co? Prowokował mnie. Rozumiesz? Wiesz, co to znaczy? Jak chorąży prowokuje oficera? No, to tak czy inaczej, ta bestia umrze kiedyś na zawał serca, bo mu nie przetłacza w ogóle ten mózg tej krwi i zobaczysz, że niedługo skończy w krematorium albo w grobie i go zakopią. Teraz jeden dzisiaj przypadek. Robił mi jeden gość pod górę, w samochód uderzyło coś. Mama w szpitalu. No, to są jakieś jaja. Ja ci o tym ostatnio mówiłem, tak? I dzisiaj autentycznie mam takiego SMS-a. No. Mama w szpitalu, jestem u mamy, niech pan pisze, to coś zrobię. No, pomógł, tak, bo naprawił błąd. Ale po fakcie, gdyby od początku ze mną dobrze działał, to tego wypadku by najprawdopodobniej nie było. A że mnie wkurwia totalnie i 4 dni się nie odzywa, a chce pieniądze, no to przepraszam, ja za to nie mam obowiązku płacenia. Ja czekam, robi mi plecy, robi mi tyły. Tak jakby go kurwa Platforma w ogóle nasłała na mnie, tak? Rozumiesz? No rozumiem, No. rozumiem. No to jak będzie Platforma czy PiS nasyłać gazetę, czy to będzie redaktor z Pojezierza, czy to będzie redaktor z Ekstrawałcz, to i tak na tym stracicie. Nie dość, że straci redaktor zdrowie, to rozpierdoli im się rodzina. A potem jeszcze inne będą rzeczy, które im się będą działy na szkodę. Możesz to sprawdzić w przyszłości. Jak mi teraz Ekstra Vouch wyjdzie niedługo jego artykuł i zrobi totalnie pod górę, to patrz tylko za jaki czas ten facet wywinie orła. Ja nic nie muszę robić, autentycznie. To jest coś normalnie ponade mną. To samo zobacz. Ile Gosia mi zrobiła, ile Tomek mi zrobił, tak? Pod górę cały czas. Co się stało? Są razem?
Nie są razem. No. No. Gosia mi robiła. Chodzi mi o Suskiego, tak? No. Ukarała mnie. 50 tysięcy kary, bo na słupach nie wisiały plakaty. Musiałem spłacić, oczywiście. Rozłożyła mi dobrodusznie na raty. Dla sądu kara. Bo startowałem na burmistrza Wałcza 10 lat temu. Od razu policja dzwoni, że tu plakacik, tam plakacik, tu niezgody było, tu było niezgody. Od razu zaocznie minimalna kara 1000 złotych, nie? Po wyborach spłaciłem to wszystko. Co się stało z Małgosią i z Suskim? Są razem? Nie są razem. Estera mi zrobiła pod górę. Tak? Zrobiła mi pod górę. Co zrobiła? Sama się rozwiodła. Ile poroniła razy? Sama dobrze wiesz, tak? A co zrobiła z moją osobą w Egipcie? To wie dobrze Mirela, jak się zachowała Estera. I wiem dobrze ja. I ci, co byli tam w tej grupie, to też wiedzą. Tylko głośno nie powiedzą, bo po co w platformie stracić? Taka jest prawda. Paweł też nie pożyje długo. Uwierz mi, powiedziała mi jedna dziewczyna, wygląda jak wrak. Spojrzałem ostatnio na zdjęcie właśnie z Ekstra Vouch. Paweł się tak zmienił, nie daj zbyt długiego czasu. To nie będzie długo. On jest totalnie chory. Coś z nim jest. Albo pompa nie tak działa, ale on jest na wykończeniu. A Estera tylko mu wbije szpilkę i będzie po nim. Rozumiesz? Ja to wszystko wiem w podświadomości i tak się dzieje autentycznie, jak ci mówię, tak jest. Za chwilę będą się działy cuda, bo to, co ja mówiłem 10 lat temu, że wyjeżdżają ludzie na potęgę z Wałcza, to zobacz, jaki mamy ruch w Wałczu. Przecież byłem w Wałczu teraz. Chodniki są puste. Ryneczek jest zwinięty, jakaś buda tylko jedna otwarta. Nie ma nikogo, nie ma z kim rozmawiać. Wyszedłem później, niech pan się spojrzy na Wałcz. Tak jak ulica długa i długi jest Wałcz, ani jednej osoby. Nie mówię prawdy? Kłamie? O nie. W Tucznie to samo. Chodniki porąbane. No. Proszę? Księgowa do mnie pytania. No i co z Muszę. tego, że księgowa, a kto jest ważniejszy? No dobrze, ale ona potrzebuje dokumentów, wiesz? No Coś dobra. źle jej Słuchaj, zrobiłam. No. to napisz na kartce, zrób mi ogłoszenie. No to napisz mi treść. Ale pójdzie to na środę? Tak, napisz mi SMS-kiem, ja ci puszczę na A ja środę. ci jeszcze dzisiaj po prostu, bo to będzie słowne ogłoszenie w rubryce praca, ok? No, ale to wyślij mi, bo ja już teraz nie mam jak nawet zapisać. Dobra, to ja ci wysyłam SMS-em i potem puść mi tylko ile złotych i od razu ci robię dzisiaj przelew. Jutro będzie na Dobrze. koncie. Masz moje słowo, wierzysz w moje słowo? Tak, dobra, puszczaj, no, No, dobra. odczepnego powiedziałeś, ale dobra, niech tak będzie. To na razie, bye bye. No, cześć. Tak, słucham. Halo? Halo, ja nic nie słyszę. Sienta.